Dzień dobry Państwu. Najpierw tradycyjne podziękowania dla patronów, to już robi się powoli tradycją. No i zapraszam wszystkich chętnych na wykłady online. Na wykładach online tłumaczę różne zależności. Zależności ekonomiczne, no które są proste. Proste jak konstrukcja cepa. Ekonomia jest często przedstawiana w sposób taki hermetyczny, niezrozumiały. Mam nadzieję, że w części wypełniamy tę lukę. Mam nadzieję, że państwo polubicie ekonomię. Czasami warto zadawać sobie pytania i szukać na nie samodzielnej odpowiedzi. Szukanie ma sens, jeśli pozbawione jest uprzedzeń, jeśli mamy otwarte głowy, jeśli jesteśmy naprawdę ciekawi świata. Tym bardziej, że ten świat często nas zaskakuje swoją nieprzewidywalnością. Dopóki jesteśmy otwarci i ciekawi, no to będziemy ten świat poznawali na nowo. Zapraszam na te nasze wykłady online. A dziś chciałbym Państwu zadać pytanie o bogactwo. Po 20 latach członkostwa w Unii Europejskiej, po prawie 35 latach od początku naszych przemian ustrojowych. No, wybraliśmy w tym 1989 roku ten zachodni model gospodarczy i wybraliśmy członkostwo w Unii Europejskiej. Może warto zapytać, jak na tym wyszliśmy? Na świecie powstaje wiele raportów bogactwa. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy jeden uniwersalny raport Credit Suisse. No, pojawiały się już wtedy raporty Night Franki, jeszcze Capgemini. Choć te dwa następne, czyli Night Franki, i Capgemini skoncentrowały się na innych aspektach. A dziś tych raportów branżowych i specjalistycznych mamy już niemal całą, całą paletę. No ale wśród tych raportów jest jeden król, czyli Credit Suisse. Jest najbardziej wszechstronny raport i najbardziej obszerny. No i po niego będziemy tradycyjnie sięgać. Nie tylko raport Credit Suisse, ale także inne raporty pokazują, że nie ma już klasy średniej na świecie. Że społeczeństwa się różnicują. Jedni ludzie są coraz bardziej bogaci, a inni są coraz bardziej biedni. Tu na slajdzie pokazuje liczbę osób z majątkami powyżej 50 milionów dolarów. Większość tych ludzi żyje w Stanach Zjednoczonych. Aż 53,4% światowej populacji takich bogaczy żyje w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych kumuluje się bogactwo całego naszego świata. No i Stany Zjednoczone też bardzo różnicują się majątkowo. Mamy w Stanach Zjednoczonych klasę nieprawdopodobnych bogaczy. No i mamy rzesze tych, którzy pomimo pracy, których nie stać na własne mieszkanie, którzy dziadują. W Stanach Zjednoczonych mieszka aż 53,4% światowej populacji bogaczy. Bardzo dużo. Na drugim miejscu są Chiny. No ale Chiny to tylko 12,4% populacji bogatych. Na trzecim miejscu są Niemcy. No znowuż jeszcze klasa niżej, 3,7%. Dominacja Stanów Zjednoczonych jest aż nadto widoczna. Stany Zjednoczone, przewodząc światu i nie dopuszczając do zmian, chcą zachować to swoje status quo. Bo Stany Zjednoczone są żandarmem tego ładu opartego na kredycie i na armii. I porządku światowego opartego na dolarze. No. Cóż, tak to wygląda niestety. Powiedziałem, że klasy średniej już nie ma i te zmiany się pogłębiają. Tu pokazuje dynamikę tych zmian tylko w ciągu jednego roku od 2020 do 2021. Statystyki tych osób ultra-high net wealth, czyli tych, którzy mają majątki powyżej 30 milionów dolarów. Ich liczba w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 27,5%. Najwięcej było aż o 421,7%. Wzrosła ich liczba w Grecji. W tej samej Grecji, która już zbankrutowała. Ale widać jest jeszcze czym się pożywić, jeśli powstają dynamicznie nowe i nowe fortuny tych najbardziej bogatych. Bankructwo często jest sygnałem do takich zmian majątkowych, no i w Grecji to akurat się dokonuje. Jak układa się bogactwo kontynentami? No znowuż, najbogatsza jest oczywiście Ameryka Północna. Ale już największe zmiany zachodzą w Ameryce Północnej i w Chinach. Gdzie żyją najbogatsi ludzie? No, bezkonkurencyjnie w Stanach Zjednoczonych. A Europa? No Europa była bogata, ale dzisiaj to już bardziej ta, powiedziałbym, melodia przeszłości. Tu pokazuje zestawienie dynamiki zmian. I znowuż, gdzie dokonały się największe wzrosty bogactwa? W krajach anglosaskich, czyli Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Australia. No, to są ci liderzy światowych zmian. Co ich wyróżnia? No, <laughs> Państwo widzicie, oni stawiają na imigrację. Państwo to widzicie na slajdach. Zaznaczam te kraje na jasno-żółty kolor. Niby rozwijają sztuczną inteligencję, ale, ale pomimo tego rozwoju stawiają na imigrację. Polecam to Państwa uwadze. Wszystkie kraje z rekordowym wzrostem bogactwa stawiają na imigrację, na dużą imigrację. Tu jeszcze wykres kołowy przypominający, gdzie żyje najwięcej milionerów na świecie. 39% milionerów żyje w Stanach Zjednoczonych, w Chinach 10%, w Japonii. Japonii, w Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji po 5%, w Niemczech 4%, no a w Polsce, w Polsce z całą pewnością jest to poniżej 1%. No bo Polski nie ma na tym diagramie kołowym. Tu jeszcze pokazuje wzrost tzw. klasy średniej. Autorzy raportu do klasy średniej zaliczają ludzi z majątkiem od 10 tysięcy dolarów w górę. No i, no i widać wzrost. Ale czy rzeczywiście ktoś, kto ma majątek równy 40 tysięcy złotych, może się uważać za klasę średnią? A przynajmniej w warunkach polskich, czy oni z klasą średnią? No albo czy ktoś, kto ma majątek 300 tysięcy złotych? No przecież zwykłe mieszkanie w bloku ma często większą wartość. Kiedyś ta klasa średnia żyła dostatnio. Mogła się wykazać sporymi nadwyżkami na kontach bankowych. No a dzisiaj, dzisiaj jak... Weźmiemy te standardy światowe. No to w Polsce nawet ci, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, czy na ogólnie rozumianym Zachodzie, ci, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, zaliczani są do klasy średniej. Tak jak mówię, przy, przy, przynajmniej na tle świata. No cóż, takie mamy te znaki czasu. Dobrobyt umownie określany bywa jako realny produkt krajowy brutto per capita. Pokazuje zestawienie krajów według tego realnego dobrobytu, jaki był w roku 2023. Polska prezentuje się całkiem nieźle. Wstąpiliśmy do Unii Europejskiej w roku 2004, a nie całe dwie dekady później wyprzedziliśmy i Portugalię, i Grecję, które należą do Starej Unii Europejskiej. A z nowych członków Unii Europejskiej za nami jest Estonia i Łotwa. Za nami są Węgry i Słowacja, i Chorwacja. Za nami są, chciałoby się powiedzieć, tradycyjnie już Rumunia i Bułgaria. No bo przecież Rumunia i Bułgaria nawet w okresie demoludów były stale za nami. Wprawdzie przed nami są Czechy i przed nami jest Litwa, ale zrównaliśmy się z Japonią. Państwo to widzicie, Japonia zawsze była przedmiotem naszych westchnień i tych naszych marzeń o ekspansji i o dobrobycie. A tuśmy się z nimi zrównali, jak patrzymy na dobrobyt. Tu pokazuje to zestawienie w ujęciu procentowym. My, Polacy, osiągnęliśmy w roku 2023 aż 82% średniego dobrobytu Unii Europejskiej. Politycy przypominali nam o tym ostatnio często, przy okazji prężąc się i oczekując pochwał za to, ich zdaniem, prowadzenie nas do sukcesu. A przy okazji warto zauważyć, że mamy dobrobyt dwa razy większy niż na sąsiedniej Białorusi. To też o czymś świadczy. Ale jak zestawimy ten nasz umowny dobrobyt ze Stanami Zjednoczonymi, no to już sytuacja nie wygląda tak różowo. Mamy zaledwie 61% dobrobytu Stanów Zjednoczonych, a Unia Europejska ma tylko 74% dobrobytu Stanów Zjednoczonych. Zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej, także tych krajów Starej Unii, żyje poniżej średniego poziomu Stanów Zjednoczonych. Jedynie dwa kraje wybiły się ponad. Te Stany Zjednoczone, Luksemburg i Irlandia. No, Luksemburg to taka enklawa bankowa, a Irlandia to, powiedzielibyśmy, przystań dla tych amerykańskich korporacji. Dzięki tej przystani koncerny mogą sprzedawać swoje produkty Europejczykom. Cała reszta krajów Unii Europejskiej no, nie osiąga dobrobytu Stanów Zjednoczonych. Choć kto był w Stanach Zjednoczonych, to wie, że nie ma czego Ameryce zazdrościć. Stany Zjednoczone to kraj ogromnych nierówności. I bieda, i niesprawiedliwość, i bezdomność, i przestępczość, i narkotyki, i tak dalej, i tak dalej. Tam to wszystko sąsiaduje z ogromnym bogactwem. W tym zestawieniu dobrobytu wypadamy całkiem nieźle na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, choć pewnie mamy apetyty na, na więcej. Ale doceńmy to, co mamy. Bądźmy dumni z tych osiągnięć. Cieszmy się tym. Pokazujemy dobrobyt i przy okazji nasze zadowolenie z osiągniętego sukcesu. Ale jak dochodzi do konkurencyjności, to sytuacja wygląda już sporo gorzej. Czym się różni dobrobyt od konkurencyjności? No, proszę Państwa, konkurencyjność to nominalny produkt krajowy Brutto per Capita, a dobrobyt to realny produkt krajowy brutto per capita. Tym umownym dobrobycie, czyli realnym PKB Per capita, mamy wprawdzie dobra. Ale są to dobra głównie krajowe. I nie możemy tych dóbr krajowych wymienić na importowane, bo importowane są zazwyczaj zbyt drogie. Dobrobyt jest kategorią zaspokojenia naszych potrzeb w oparciu o dobra produkowane w Polsce, w oparciu o dobra krajowe. Mamy telewizory, komputery, samochody itd., dalej, ale wszystko według polskich standardów. Ściągamy z Chin. Też według standardów wschodnioeuropejskich, czyli o obniżonym poziomie wykonania. Zamienne surowce, niższa jakość i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcemy otrzymać to, co Niemcy czy Francuzi, no to musimy Chińczykom inaczej zapłacić. Musimy zapłacić więcej. Dobrobyt oznacza, że daną rzecz mamy, ale zazwyczaj jest to rzecz gorszej jakości. Jest to rzecz o gorszej jakości. No i zazwyczaj niewymienialna na produkty tej samej marki na innych rynkach. A o tym, czy są to produkty wymienne, informuje nas konkurencyjność. Przykładowo jemy masło polskie, ale czy możemy kupić w tej samej cenie albo taniej masło szwajcarskie, bo nam bardziej smakuje? No, a tym informuje nas konkurencyjność. Konkurencyjność mówi nie, nie możemy. Jemy polskie kiełbasy, i polskie kurczaki, i polskie mięso, ale czy możemy kupić w tej samej cenie pozornie takie samo masło, czy kurczaki duńskie albo holenderskie? No, nie możemy. Na to pytanie odpowiada konkurencyjność. Konkurencyjność to często pytanie o jakość. Konkurencyjność to jakość. Zwracam na to uwagę. Konkurencyjność to często jakość. Tu pokazuje konkurencyjność Polski na tle wybranych krajów. I widzimy, że jesteśmy niemal na końcu stawki krajów Unii Europejskiej. Za nami tylko Bułgaria, Rumunia i Chorwacja. Nie kupiemy produktów czeskich czy słoweńskich, bo są dla nas za drogie. Co do zasady, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja mówię o rozumieniu tej umownej konkurencyjności. Bo oczywiście, że możemy pojechać do Czech i kupić sobie cokolwiek. Ale produkty w Czechach są, znowuż, umownie lepszej zagranicznej jakości. Mamy w Polsce zaledwie 54% konkurencyjności Unii Europejskiej. Niby jesteśmy w Unii, ale nasze potrzeby materialne zaspakajamy w oparciu o nasz krajowy rynek, żeby obrazowo oddać konkurencyjność. W Szwajcarii produkty charakteryzują się wysoką, komparatywnością. No, te wskaźniki komparatywności często wynoszą powyżej 20. Czasami to jest nawet 50 i więcej. Komparatywność, czyli jakie nakłady musi ponieść zagranica, żeby konkurować w danym asortymencie ze Szwajcarią. Przykładowo, żeby produkować szwajcarskie zegarki, no, znamy wszyscy, Adriatyka, Atlantik, Certina, Doxa, Swatch, Tisot, nie wspominając już o takich markach jak Omega czy, czy Filipatek. Zagranica musiałaby ponieść nakłady 25 razy większe niż sami ponoszą na produkcję tych marek. To jest właśnie przewaga komparatywna. A Polska? No, proszę Państwa, polskie przewagi komparatywne mieszczą się zazwyczaj w granicach od jednego do trzech. My Polacy, czasami jest nawet poniżej jednego, my Polacy konkurujemy ceną. Tylko ceną, a nie jakością. Nie konkurujemy jakością ani marką. Nie konkurujemy własnymi markami. Mamy tylko ręce stworzone do pracy i taniością pracy naszych rąk możemy konkurować. Staram się to wytłumaczyć. Mam nadzieję, że, że zrozumiale mówię i że do każdego to dociera. Tę dysproporcję między umownym dobrobytem i konkurencyjnością widać w wielu gospodarkach. Co do zasady, gospodarki nominalne są mniejsze od realnych. Tu pokazuję to na slajdach. Ten stosunek gospodarek realnych do nominalnych może wynosić nawet od około 5 do, do 1. W Polsce gospodarka realna jest dwa razy większa od nominalnej. Mamy dwa razy większy dobrobyt, nazwijmy krajowy dobrobyt, niż. Niż międzynarodową konkurencyjność. A w Iranie ten dobrobyt jest 4,7 razy większy niż ta konkurencyjność. Umownie przyjmuje się, że w Stanach Zjednoczonych gospodarka realna jest równa gospodarce nominalnej, czyli realny PKB równa się nominalnemu PKB. Stany Zjednoczone taki umowny wzorzec. W Szwajcarii gospodarka nominalna jest nawet większa od realnej, czyli zupełnie odwrotnie, jak w całej reszcie świata. W Szwajcarii konkurencyjność przewyższa dobrobyt krajowy, ale w pozostałych krajach jest zazwyczaj na odwrót. Szwajcarzy mogą zewsząd z każdego kraju importować, stać ich na to. W Unii Europejskiej naszej nominalne PKB, czyli to decydujące o sile państwa, mamy na szóstym miejscu. Wyprzedza nas Holandia, która ma zaledwie 17,9 miliona mieszkańców. My mamy 36,7 miliona mieszkańców, a Holandia ma 17,9 miliona mieszkańców. A jednak ich nominalne PKB jest wyższe. Mają silniejsze państwo, które stać jest na więcej. W roku 1996 byliśmy nie tylko za Holandią, ale też byliśmy za Belgią, Szwecją, Austrią, Danią. Kiedyś ta nasza gospodarka stanowiła 46,% gospodarki światowej a dziś stanowi 77 setnych gospodarki światowej. Rozwinęliśmy się, choć jesteśmy światowym, no, co by nie powiedzieć, planktonem gospodarczym z udziałem sporo poniżej 1%. W tej wewnątrzunijnej rywalizacji awansowaliśmy. No, ten awans wewnątrzunijny to jest nasz sukces, ale... O, proszę popatrzeć, tu jeszcze pokazuje ten wzrost gospodarki polski nominalny i realny. Jak widać, nasz dobrobyt stale wzrasta. Tak jak praktycznie całej gospodarki. Ale już nasza konkurencyjność po roku 2008 bardzo ucierpiała. Po roku 2008 konkurencyjnie wystopowaliśmy i świat zaczął Unię Europejską wyprzedzać. A Polska niby ten świat, świat zewnętrzny goni. Największy udział w gospodarce światowej mieliśmy, proszę zauważyć, w roku 2008, a potem już tylko maleje. Dziś jest mniejszy niż było to w roku 2008. Co nas ogranicza? Unia Europejska nas ogranicza, trzeba to zrozumieć. Od 2008 się cofamy. Ponad 80% naszego eksportu idzie na unijne rynki, a Niemcy są największym odbiorcą naszego eksportu. To powoduje, że dopóki Unia Europejska się nie odblokuje, to i my będziemy gonić, mając nogi w smole. Unia Europejska przestała być konkurencyjna, a wynikiem tego i Polska straciła konkurencyjność. I ta utrata polskiej konkurencyjności będzie tak długo trwała, jak długo będziemy mieli azymut skierowany na Unię Europejską. Proszę Państwa, nie namawiam do wyjścia z Unii Europejskiej. Żeby wyjść, trzeba mieć przygotowany plan alternatywny, a na razie takiego w Polsce nie ma. Węgrzy żeglują już bardziej rozsądnie. Węgry otworzyły się na Chiny. No a Polska, no Polska się nie otworzyła. Polska zamknęła przed Chinami swoje drzwi. Bo jak oficjalna polska propaganda mówi, Chiny to są B, Chiny nas szpiegują. Może trzeba się otrząsnąć z tych ideologiczno-politycznych głupot i skierować naszą uwagę na Chiny i otworzyć się na chińskie inwestycje, tak jak zrobiły to Węgry. Ale nie tylko Węgry, bo także Niemcy. Niemcy już kiedy miały 60 ponad miliardów inwestycji chińskich. Zrobiła to także Francja, chociaż w trochę mniejszym zakresie. Inne znaczące kraje Unii Europejskiej. Tylko Polsce ten ciasny beret uwiera. Ale Polska widać z tym ciasnym beretem dobrze się czuje. No i cały czas Chiny są dla nas B, niestety. No dobrze, ale przez te dwie dekady naszego członkostwa w Unii Europejskiej już chyba wzrosło nasze bogactwo. To już upłynęło prawie 35 lat od początku naszych przemian ustrojowych. Pokazuje dane dotyczące naszego umownego dobrobytu i są całkiem zadawalające. Pokazuje też dane dotyczące naszej konkurencyjności i są jakby, no, nieco mniej zadawalające, ale widzimy, że nasza konkurencyjność ma spory obszar do poprawy. A jak jest z naszym bogactwem? No, na ile ono wzrosło to nasze bogactwo? Tak jak zaznaczyłem na wstępie, w światowych statystykach bogactwa przodują Stany Zjednoczone. Szczególnie w tych statystykach dotyczących ekstremalnego bogactwa. Jeśli badamy liczbę milionerów, to w każdym wymiarze przewodzą Amerykanie. Zresztą pamiętajmy, że Stany Zjednoczone w rozdziale tego dochodu narodowego bliżej jest im do republik bananowych niż do Europy. Są rzeczy dobre i złe, jak w każdym państwie, ale czy we wszystkim Amerykanie mają dla nas stanowić wzór do naśladowania? Ta liberalna swoboda w podziale PKB sprzyja powstawaniu milionerów w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony mamy milionerów, no ale z drugiej strony mamy ogromne pokłady ludzi żyjących na skraju ubóstwa. Pamiętajmy, że w Ameryce rozprowadza się ponad 40 milionów paczek z żywnością dla osób zagrożonych ubóstwem. No, tu już pokazuje średni majątek na osobę dorosłą. Na pierwszym miejscu Szwajcaria, no a Stany Zjednoczone na miejscu czwartym. Amerykanin posiada średnio zaledwie 72% bogactwa, które jest udziałem Szwajcara. Mówimy tutaj o średnim majątku na osobę dorosłą. Kraje Unii Europejskiej zaznaczam na dwa kolory, to znaczy stare kraje na kolor ciemno niebieski, ten granatowy, a nowe kraje. Unii Europejskiej zaznaczam na kolor ciemnożółty. Pozwoli nam to wychwycić różnice w rozwoju całej Unii Europejskiej pod względem posiadanego bogactwa. Najbogatszą częścią Unii Europejskiej jest Benelux. To jest historycznie, zresztą zawsze tak było. Benelux, czyli Belgia, Holandia, Luksemburg. Benelux zaznaczam na kolor ciemnoczerwony. I bogata jest też Skandynawia, czyli Dania, Szwecja i Norwegia. Znowuż tę <tą> Skandynawię zaznaczam na czerwony kolor. I bogaci są anglosasi, czyli Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Australia i Wielka Brytania. Znowuż anglosasów zaznaczam na różowo. No i bogate są dwie azjatyckie enklawy bogactwa, czyli Hongkong i Singapur. Te enklawy Hongkong i Singapur zaznaczam na pomarańczowo. No i jeszcze, jeszcze warto wymienić tą europejską grupę EFTA, tę bogatą grupę wolnego handlu, do której należą Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Liechtenstein. Tą grupę europejskich bogaczy, którym nie po drodze było przystąpienie do Unii Europejskiej. Zaznaczam tę EFTA na brązowo. Jedynymi nieoznaczonymi państwami bogaczy, no proszę zauważyć, została tylko Kanada i, i Francja. Warto zwrócić uwagę, że z klubu bogatych wypadają powoli Japonia i Niemcy. Ten marsz Japonii w dół zaczął się już w 1995 roku. Pamiętajmy, że nominalny PKB Japonii od roku 1995 maleje. Maleje, maleje, maleje. Stale maleje. A Niemcy dopiero od 2008 roku spowolniły. A teraz już oba te kraje w sposób widoczny odstają od czołówki. Widać to, prawda? Z krajów nowej Unii Europejskiej pozytywnie wybijają się Malta i Cypr. No, widać te kraje we wszelkich statystykach, także nominalnego i realnego PKB. Ale zarówno Malta, jak i Cypr są krajami malutkimi. Malta liczy zaledwie 550 tysięcy mieszkańców, a Cypr liczy 1 260 tysięcy mieszkańców. Nawet niewielkie przepływy kapitału są w stanie zmienić status tych krajów. Zauważmy, że najbiedniejsza wśród krajów starej Unii Europejskiej, Grecja, zachowała swoją pozycję wśród krajów bogatych. Jest wprawdzie ostatnia, ale żaden z nowych krajów jej nie wyprzedził a Polska no, Polska pod względem średniego bogactwa wyprzedza jedynie Bułgarię i Rumunię czyli te państwa, które wstąpiły do Unii Europejskiej w roku 2006, już po naszym wstąpieniu w 2004. Wśród państw socjalistycznych były to państwa zawsze najbiedniejsze, szczególnie Rumunia. W końcówce socjalizmu bieda w Rumunii była ogromna. No, buty na wsi nosił tam co najwyżej sołtys, jego syn. I to wcale nie są żarty. Po prostu ludzie na wsiach często nie mieli butów. Taka była ta rumuńska... Bieda. Ale wyprzedza nas także Liban. No cóż, Liban to dawna Fenicja. Ale wyprzedzają nas także Chiny. Nie Chiny południowo-wschodnie, ale całe Chiny. Jeszcze kilka dekad temu było to nie do pomyślenia. A dziś Chiny są przed Polską. Wyprzedzają nas Urugwaj i Chile. O ile można zrozumieć, Urugwaj. No bo to tradycyjnie był bogaty kraj tej biednej Ameryki Łacińskiej. No to już jak mówię Chile, to dla mnie przynajmniej jest to pełne zaskoczenie. Tu jeszcze pokazuje to zestawienie średniego bogactwa krajów Unii Europejskiej w roku 2020. Średni majątek na osobę dorosłą wynosi w Polsce 48 tysięcy dolarów. Mamy prawie 13 razy mniejsze statystyczne bogactwo niż przypada na mieszkańca najbogatszego Luksemburga. No ale w stosunku do Niemców to tylko. 5 razy mniejsze. Jesteśmy 5,3 razy biedniejsi od Niemiec, od statystycznego Niemca. Taki jest ten stan w roku 2020. A czego możemy oczekiwać w roku 2026? No to już nasz majątek Polaków wzrósł do średniego poziomu, proszę zobaczyć, 80 tysięcy dolarów. Staliśmy się bogaci. Tyle, że cała Unia Europejska stała się średnio bogatsza. W roku 2026, uwaga, wyprzedzi nas nawet Bułgaria. Jeśli chodzi o PKB, to Bułgaria jest póki co ostatnim krajem Europy. Ale w średnim bogactwie Bułgaria nas wyprzedzi. My przesuniemy się na miejsce przedostatnie w Unii Europejskiej. A różnice między naszymi krajami w roku 2026. No, proszę zobaczyć, między Polską a Luksemburgiem różnica już tylko dziewięciokrotna. Zmalał nasz dystans do Luksemburga z dwunastokrotności na dziewięciokrotność. Między Polską a Niemcami w roku 2026 będzie 3,8 razy. Było 5,3, a będzie 3,8. Niby te różnice bezwzględne między naszymi krajami maleją, ale jeśli chodzi o różnice względne, no to proszę zauważyć, przesunęliśmy się na przedostatnie miejsce przesunęliśmy się do tyłu. Warto zwrócić uwagę jeszcze na mediane bogactwa. Mediana, czyli ta liczba środkowa, ten środek ciężkości. Połowa ludności ma większy majątek, a druga połowa ma mniejszy majątek. Wielu statystyków zwraca uwagę, że mediana jest tym bardziej uczciwym wyliczeniem średniej. Oddaje to społeczne odczucie średniej. Społeczeństwo co do zasady czuje bardziej medianę, a nie średnią arytmetyczną. Z medianą społeczeństwa mocniej się identyfikują niż ze średnią. Tu jeszcze raz to zestawienie za rok 2020. Malta pod względem mediany bogactwa wyprzedziła Grecję, Niemcy, Portugalię, Austrię, Finlandię, Irlandię i Szwecję. Malta wygląda imponująco pod względem mediany bogactwa, a Cypr. No cóż, Cypr cieszy się sławą raju dla oligarchów z Rosji i Ukrainy. Czyli niewielka garstka bogaczy i, no i duże pokłady tych ludzi normalnych, ale normalnych to także biedniejszych. Cypr pod względem mediany bogactwa ustępuje nawet Słowenii, Słowacji i Estonii. No a Polska w tym zestawieniu wyprzedzona została nawet przez Kazachstan. Wydaje się, to jakby dla mnie jest nieprawdopodobne, ale z danymi się nie dyskutuje. W zestawieniu mediany bogactwa jesteśmy na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Początkowo nie mogłem w to uwierzyć. My, którzy uważamy siebie za liderów, za prymusów w Unii Europejskiej, nie posiadamy żadnych majątków. Jesteśmy na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Mediana majątku Polaka wynosi 16,6 tys. dolarów i jest znacząco niższa od średniego majątku mieszkańca Polski, wynoszącego 48,30 tys. dolarów. A to oznacza, że mamy w Polsce bardzo dużą liczbę osób biednych. Przypuszczam, że jest to Polska Wschodnia, Polska Powiatowa. Mediana polskiego bogactwa jest trzy razy mniejsza od średniej polskiego bogactwa. Nasze podziały polityczne na PiS i PO znacznie bardziej wynikają ze stanu posiadania. Znacznie bardziej z tego wynikają niż nam się wydaje. Ten stan posiadania zdecydowanie się różnicuje. Jest bogaty elektorat PO, no i biedny elektorat PiSu. W żadnym kraju Unii Europejskiej nie występuje aż tak znaczna różnica. Tu pokazuje ten wskaźnik średniego bogactwa versus mediana bogactwa w roku 2020. Na pierwszym miejscu mamy Niemcy. Dlaczego? No bo ze względu na imigrantów majątki pozostały w rękach tubylców, tych niemieckich tubylców, a migranci zaczynają od zera. Tubylcy mają majątek tych dorobek, tych pokoleń przed nimi, a ci, którzy przychodzą, imigranci zaczynają od zera. Niemcy się mocno różnicują. Na drugim miejscu Cypr. No wiadomo, oligarchowie versus pozostali. No a Polska jest na bardzo wysokim piątym miejscu. I Polska jest jedynym krajem dawnego obozu socjalistycznego, który tak szybko się różnicuje majątkowo. Mamy coraz mniejszą grupę bogatych, ale coraz bardziej bogatych i coraz liczniejsze rzesze biedoty. Coraz liczniej tych ludzi jest. Pozostawiam to Państwa refleksji. Nic nie sugeruję. Namawiam tylko do refleksji nad tym różnicowaniem. Nad tymi majątkowymi różnicami wewnątrz społeczeństwa, nad tą dynamiką tego procesu, obawiam się, że zbliżamy się powoli do drugiej rzeczypospolitej i oby to nie nastąpiło za szybko. A drugą pospolita to jest dokładnie ten sam obraz. I wreszcie ostatni z wykresów: mediana bogactwa w roku 2020. i znowu jesteśmy na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. To ostatnie miejsce to nasz wybór, to efekt zmian majątkowych w naszym kraju, to efekt kierunku, jaki wybraliśmy. Często angażujemy się w walkę polityczną, nie zawsze zdając sobie sprawę, jakie te polityczne wybory powodują zmiany społeczne, zmiany majątkowe. A może powinniśmy więcej czasu poświęcić właśnie na te zmiany społeczne, żeby ich być w pełni świadomy. Pokazałem miejsce Polski w Unii Europejskiej przez pryzmat różnych wskaźników, przez pryzmat realnego PKB per capita, tak zwanego umownego dobrobytu. Tym pojęciem często posługują się politycy, bo jest im wygodnie. Według polityków żyjemy w państwie dobrobytu, ale już widzimy, jak bardzo pogarsza się to postrzeganie Polski. Jeśli chcemy ją oceniać przez pryzmat nominalnego PKB per capita, czyli tej umownej konkurencyjności, w konkurencyjności ulegamy wielu krajom. Przestajemy być europejskim prymusem. Stajemy się bardziej, powiedziałbym, podbitą kolonią, której mieszkańcy rywalizują z innymi państwami jedynie tanią pracą swoich rąk, bo nie mają własnych marek, nie mają własnych brandów. Polska jest sporo biedniejsza. Niż to by wynikało tylko z dobrobytu. No i ostatnie zestawienie to przez pryzmat majątków. Majątków średnich i mediany majątków. W tych ostatnich, w medianie majątków, jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, czy raczej w Unii Europejskiej. I ta sytuacja nie poprawi się w najbliższej przyszłości. Przewidywania na rok 2026 no, stawiają nas znowuż na końcu Unii Europejskiej. Proszę Państwa, każdy może sobie wybrać tę wersję, która według niego jest prawdziwa, która mu bardziej odpowiada. Zazwyczaj część Państwa nie zgadza się z treścią moich wykładów, no bo jeden jest zapisem, więc mu nie pasują niektóre dane, a inny internauta jest zapeł, więc mu nie pasują innym razem. Inne moje dane podawane. I tych różnych innych spiskowców zawsze się trochę znajdzie. I tak w koło Macieju komuś nie pasują takie dane do jego oglądu rzeczywistości i zarzuca mi stronniczość. A komuś innemu nie pasują inne dane. Czasami już nie mam siły, żeby tłumaczyć i stale komuś dogadzać. A teraz mam nadzieję, że każdemu dogodzę. <laughs> Każdy może sobie wybrać swoją wersję, swój ogląd rzeczywistości. I to polecam Państwa refleksji. Dziękuję za uwagę.